Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, NPTV, Wasza TV, jak zawsze w niedzielę, jak zawsze o godzinie 20 i jesteśmy, pierwszy dzień września 2013 roku, godzina 12.00, to oczywiście czas na wiadomości tygodnia i na gości tygodnia, ale miejmy nadzieję, że gość tygodnia oczywiście też z nami zechce być. Gość tygodnia na dzisiaj standardowo już zapowiedziany to Janusz Korwin-Mikke, który za chwileczkę do nas dołączy. Witam serdecznie wszystkich naszych sympatyków, wrogów, jak i członków partii, którzy są z nami na czacie. Pozdrawiam takie znane mi już osoby jak Bartek S4. Zobaczmy, kogo tu mamy. Kapitan Paździerz, Szczecinianin, Arek 99, no a pana Bamino upominam i pozostałych o zasadach czatu. Zasadach czatu, które mówią, nie stosujemy kolorków. Nie, jest pan Markis de Sade, witam serdecznie. Nie stosujemy kolorków, nie stosujemy podkreśleń, wytłuszczeń, cudów innych na kiju. Nie wklejamy nieproszeń linka. To takie w skrócie zasady czatu. Stosujemy niki, no powiedzmy sobie, na odpowiednim poziomie i bez, nie powtarzamy 10 razy pytań, bo niestety te pytania będą wylatywać. A ja z Państwem jestem oczywiście jak co tydzień, natomiast próbujemy w międzyczasie połączyć się z Panem Prezesem. Dziwne to, bo już byliśmy połączeni i nagle coś się stało. Już mam link, że pojawił się problem z internetem na miejscu, ale jesteśmy oczywiście z Państwem, jesteśmy tutaj cały czas przygotowani do tego spotkania. No i dzisiaj sobie porozmawiamy o Syrii, porozmawiamy sobie o armii mocniejszej niż w 1939 roku, a także o paru innych ciekawych sprawach, sprawach związanych oczywiście z polityką polską, z tym, co się dzieje w nowej prawicy, z przyszłością, przeszłością oraz teraźniejszością. Marcin Osadowski, NBTV, pierwszy dzień września 2013 roku. To jest czas, kiedy spotykamy się z gościem tygodnia. Tematy tygodnia już mniej więcej mamy poruszone. No i co się stało? Teraz mi się zawiesił komputerek, czy nie? Bo nie widzę. Mam nadzieję, że nie, ale gdyby coś jednak było, to bardzo proszę o informację na czacie. Widzę, że funkcjonujemy. Na szczęście jeszcze jakoś działamy. Było źle, może być jeszcze gorzej. Mrugający napis Lost Signal. No to świadczy o słabości, że tak powiem, słabości komputera przy otwieraniu pozostałych zasobów, ale nie przejmujmy się. Agent wszystko Tomasz. Przed nami. Z pewnością damy sobie radę. Zobaczmy, czy jest już z nami pan Janusz. Może nam się uda. Raz, dwa. Zobaczmy. Halo, halo, panie Januszu. Czekamy wciąż na połączenie. A to dziwne, bo dosłownie tuż przed programem zestawiliśmy wcześniej połączenie. Wszystko było, że tak powiem, cacy. No i w momencie, w którym doszło do połączenia, nagle okazało się, że pojawił się jakiś problem techniczny, że rozłączyło nam to połączenie. No i będziemy musieli się oczywiście, musieliśmy się połączyć ponownie. Czekamy na pana Janusza przed kamerą. Mam nadzieję, że za chwileczkę z nami będzie. Ja natomiast chciałbym Państwa przygotować do takiego, żebyście przygotowali pytania również do nas, do pana prezesa, związane z tym, jak waszym zdaniem potoczy się rozwój syryjski, jak potoczy się sprawa Syrii, jak potoczy się kwestia w Polsce, jak potoczą się również te sprawy związane z kolejnymi obchodami. I czy pan Janusz dzisiaj będzie za Westerplatte, czy przeciw? Halo, halo, dobry wieczór, panie Januszu. Czy pan nas słyszy? Tak, słyszę. Doskonale. Proszę Państwa, jest już z nami nasz gość, pan Janusz Korwin-Mikke.
Dobry wieczór, panie Januszu. Witam serdecznie pana Dobry wieczór Państwu, kłaniam RPTV. się. Pierwszy dzień września 2013 roku, godzina 5:25. To już kilka godzin od tego, jak kilkadziesiąt lat temu Niemcy zaatakowały kawałek skrawku lądu polskiego. Między innymi mówimy o Westerplatte. Dzisiaj też było tam wystąpienie pana premiera Tuska. I zacznę od ważnego pytania. Czy Westerplatte, pana zdaniem, może uchodzić za ten symbol, za ten taki swego rodzaju indywidualny pokaz polskiej siły, że jednak jest co obchodzić? Nie mówimy tutaj tylko o przegranej, ale mówimy przede wszystkim o wspaniałej, mężnej jednostce bojowej i sile bojowej, jaka w ogóle była w duszy Polaków, którzy dopiero co odzyskali wolność. Jest to symbol oporu, że jednak się ludzie nie poddali, prawda? Naprzeciwko stały tysiące ton pancernika w Schleswig-Holsztyn. No ale to jest jednak przegrana batalia, także to trzeba pochwalić, prawda? Tego dzielnie stawali opór, no się należy, prawda? Ale to jeden z tysięcy przykładów, a nie jakiś specjalnie sztandarowy. Pewnie chciałem tylko przypomnieć, że to się u nas zaczęła wojna, ale wojna światowa zaczęła się trochę wcześniej, kiedy Japonia napadła na Chiny. No właśnie, panie prezesie, czyli akurat tutaj nie będzie pan zbyt negatywnych rzucał informacji związanych z wojną na Westerplatte, z rozpoczęciem wojny z Polską na Westerplatte. Oczywiście dla wielu właśnie wojna z Polską jest symbolem II wojny światowej. Czy pana zdaniem na świecie również istnieje taki symbol Polski rozpoczynającej, Niemców atakujących Polskę, rozpoczynającą II wojnę światową, czy jednak ta wiedza historyczna jest głębsza i mówi się o wojnie japońsko-chińskiej? No, obawiam się, że jak tak nam się będzie zawieszał pan prezes, to niedługo będziemy mieli problem z mediami. Mieliśmy bardzo ładnej jakości połączenie. Szkoda, że tak to wygląda. No dobrze, zobaczmy, co się dzieje. Być może kolejny problem z połączeniem, albo zawiesił się komputer, przy którym pan Janusz dzisiaj ma okazję wykonywać sesję. Zobaczmy. Mam nadzieję, że uda nam się za chwileczkę zostawić to połączenie. No to ja Państwu w ramach tak zwanej małej rozrywki, o ile wolno mi w ogóle tak powiedzieć, pokażę coś, co jest raczej nietypowe, a mianowicie sposób na parkowanie samochodu. Bo jeśli ktoś nie wie i jest trudno, to obiecuję Wam, że naprawdę można. I prawdą jest od dawien dawna znaną, że i kobiety sobie z tego typu problemami radzą. Czy na pewno? Popatrzmy. Every single panel on the car is destroyed as well. Are you ready? Instynkt stadny w dzisiejszych czasach mieszkańcy miast mają okazję obserwować częściej oczywiście wśród bliźni. Fragment sonetu. Broni domu i również mogą być. No to taki króciutki fragmencik. Jak widać, wąskie miejsce, a można. Wszystko da się zrobić. To był... Dobrze, czekamy oczywiście na połączenie z panem Januszem. Ja w międzyczasie też przypominam państwu o tym, że czekamy... O, mamy połączenie. Halo, halo, panie Januszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Coś się dzieje? Mogę uruchomić Procaster na tym małym komputerzątku, na którym teraz jest. Ale to jedno, służy tylko do nadawania jednostronnego. Aha. A pana nie widać w tej chwili. Dobrze, to w tym momencie to nie widać mnie, bo nie włączyłem. Już jestem połączony. Co z tamtym komputerem? Rozumiem, że się zawiesza, tak? Zawiesza, ale możliwe, że to słuchawki są winne. Nie, słuchawki nie mogą być winne zawieszaniu się komputera. To jest tylko zwykły odbiornik. Natomiast tutaj się nie da pracować, bo pan jest czarny i pana w ogóle nie widać. Zmienić miejsce to mogę, to nie jest żaden problem, nie? Ale zaraz przestanę być czarny. Nie?
Szkoda, bo tam była bardzo dobra jakość obrazu i bardzo dobra płynność. A tutaj widzę, że jest dużo gorzej. Jako coś rezerwowego, a tamten. A pan Kondrak pracuje nad tamtym. No. Dobrze, panie Januszu, czy pana zdaniem na świecie Polska jest symbolem tego, że II wojna światowa rozpoczęła się tutaj, czy jednak jest tak, że uchodzimy, wiadomo na świecie, że jednak te wojny zaczęły Chiny? Japonia, a nie Chiny. Japonia z Chinami oczywiście, tak. Tak, tak. Dobrze, jesteśmy na czacie już z panem Januszem. Panie prezesie, kwestia druga, bardzo, bardzo aktualna, bardzo paląca. W jakim kierunku pana zdaniem pójdzie Ameryka, jeżeli chodzi o sprawy Syrii? I czy niestety szykuje nam się bardzo poważny konflikt zbrojny, bo wiemy, że i Rosja tutaj bardzo, w sposób taki bardzo no, honorowy podchodzi do tej sprawy. No, ja szczerze mówiąc, na miejscu pana Asada naprawdę bym uruchomił jakąś broń bakteriologiczną albo inną i uderzył nią Stany Zjednoczone, bo to naprawdę jest coś niedopuszczalnego, że siedzi sobie troll, wzmachuje maczugą i twierdzi, że on sobie na przykład uderzy na nie państwo, bo mu się to państwo nie podoba, prawda? No, co to jest? To jest naruszenie wszelkich pojęć kursujących w cywilizowanym świecie. Dlaczego tak łatwo jest Ameryce w tej chwili wchodzić w politykę międzynarodową ze swoimi butami i w zasadzie nie jest przez nikogo karcona ani stopowana publicznie, przynajmniej w tych mediach, które są, że tak powiem. Proszę. Z bardzo prostej przyczyny. Takiej mianowicie, że według danych Instytutu Strategicznego Rozwoju Stany Zjednoczone mają siłę armii, która wystarczy, żeby pokonać 38 łącznie najpotężniejszych państw występujących przeciwko Stanom Zjednoczonym. No i mając taką siłę i włożywszy w to setki miliardów takiej siły, to chcą ją wykorzystywać. No. To jak pana zdaniem będzie wyglądała ta kwestia? Bo na to pytanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Kwestia wojny w Syrii. Czy Amerykanie zdecydują się na ten trudny krok, czy wiedzą, że jest to ryzykowne? No nie wiem. Pan Obama się zawahał i powiedział, że poprosi Kongres o radę. Czyli zacznie się dyskusja. No. Trzeba pamiętać, że pan Obama sympatyzuje z muzułmanami, ale sympatyzuje z muzułmanami, jak widać, sunnickimi, a nie szyickimi. On był wychowywany przecież w Indonezji, która chyba jest raczej sunnicka, także. Panie Januszu, tak trudno od pana wyciągnąć tą informację, jakie są pana przewidywania. Widzę, że i pan w tym momencie jest bardzo wstrzemięźliwy. Jakie są przewidywania? No niestety, szanowni państwo, to nie będzie robota. Spróbujemy zostawić jednak to połączenie za pomocą Skype'a, bo widzę, że tamten komputer, choć daje doskonałe nam warunki, jest praktycznie używalny. Ja już spróbuję zostawić to połączenie ponownie. Bardzo mi przykro, że są takie kłopoty. Może za chwileczkę będzie lepiej. No dziwne, że się nie można do prezesa dzwonić ani na Skype, ani na... Zobaczmy, co tu się nam dzieje. No.
Myślę, panie Januszu, że musimy tutaj kontynuować, bo nie stać nas chyba na ciągłe zrywanie połączeń. No może trzymajmy to na rezerwę i patrzmy, co się dzieje dalej. No, no dobrze. Panie prezesie, no tych tematów jest tyle, że poruszaliśmy. Jaka jest ostateczna pana podejrzenie co do kwestii syryjskiej? Myślę, że zacznie się dyskusja demokratyczna w kongresie i chyba zwycięży opcja, żeby jednak na Syrię napaść. Wtedy pan Obama będzie miał za sobą demokratyczną większość, czyli zdaniem demokratów jest to słuszność. Panie prezesie, czy z tego może się zrodzić nowy konflikt międzynarodowy? Nawet wojna światowa, dlatego że moim zdaniem Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby po kolei jej klientów likwidowano. Zlikwidowano jej Serbię, zlikwidowali jej poniekąd Libię. No a ona tam nie miała żadnych oficjalnych, tak powiem, interesów. Natomiast Syrii ma interesy i nie może sobie pozwolić, żeby świat się dowiedział, że można Rosji jeździć po nosie. No, jak pan słusznie zauważył, jednak są badania, które pokazują, że Stany Zjednoczone Ameryki mają ogromną siłę militarną. Jeżeli Rosja w tym konflikcie chce się liczyć, będzie musiała użyć jedynej broni, która tą dysproporcję niweluje, czyli broni jądrowej. Jak pan sądzi, jak to będzie może wyglądać? Właśnie jej nie niweluje. Rosja ma chyba lepsze siły konwencjonalne niż broń jądrową. Broni jądrowej Stany Zjednoczone wyraźnie górują. Tylko to jest jedyna broń, która powoduje, że jednak pojawia się wizja totalnego zniszczenia i tutaj pewne dysproporcje w uzbrojeniu zaczynają odgrywać mniejszą rolę. No, to prawda, ale jednak, ludzie się boją. Pamiętajmy, że Amerykanie mają już pewne elementy tarczy antyrakietowej, prawda? Więc są w stanie przechwycić część rosyjskich rakiet. Tak jest. Panie Januszu, dzisiaj na Westerplatte Donald Tusk ogłosił dumnie, że Polska wprowadza nową politykę, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe. I ta polityka pod nazwą drapieżny pazur ma powodować, że Polska będzie mocniejsza niż w 1939 roku. Jak pan to skomentuje? Jezus Maria. A co konkretnie pan Donald Tusk chce zrobić? Zaatakować Gwineję czy może Gambię? Nie wiem, no z tego co pamiętam przed II wojną światową, mimo mikrego dostępu do morza, mimo naprawdę jeszcze wówczas słabej gospodarczo Polski, mieliśmy 7 okrętów podwodnych, kilka znanych niszczycieli, zresztą używanych później we flocie brytyjskiej. Mieliśmy korwety, trałowce, statki transportowe, a dzisiaj dwie łodzie podwodne na krzyż, starego typu. Jak chcemy być mocniejsi? Czy naprawdę osoba taka jak pan, idąc pana śladem, wielce czcigodny premier, Donald Tusk, może być aż tak zakłamana? Można być takim człowiekiem bez honoru i takie rzeczy? Nie jestem zakłamany, tylko mówi to, co mu napisano eksperci wojskowi. Akurat na tym się nie znam. Ja tam siedziałem w Komisji Obrony Narodowej i troszkę się znam, ale tylko trochę. Teraz weszły w życie, do użytku nowe okręty podwodne. Są kupione ze szwedzkiego demobilu. Czy z norweskiego? Z norweskiego, tak. Mogę się mylić. Ja, jeśli idzie o marynarkę, to zamiast tego wszystkiego, to chciałbym mieć przyzwoicie 500 ludzi żab, dobrze uzbrojonych, dobre torpedy i kilka łodzi podwodnych, które by tych 500 ludzi mogły naszukować po całym Bałtyku, prawda? I oczywiście nowoczesne torpedy rakietowe, a nie starego typu. To oczywiście, ja to nie zaniknęłam do marynarki, prawda? Rakiety to rakiety. I oczywiście musimy je mieć, natomiast powtarzam, że to w dziedzinie tym, co pływa po morzu, no to te korwety są nic nie warte, proszę zrozumieć. One są nic nie warte, bo nie mają osłony antyrakietowej przyzwoitej. Ja przypominam, że jak byłem w Komisji Obrony Narodowej, to zwiedzałem jeden ze statków, kilkanaście lat zwiedziłem, i pytam się, taki duży transportowiec,
i pytam się kapitana, właśnie to był komandor, panie komandorze, ile będzie wynosił czas życia tego okrętu podczas wojny. A co on powiedział? 15 minut, bo tyle zajmie rakieta, żeby do tego okrętu dolecieć. I marynarze mają polecenie, że jeżeli zacznie się wojna, uważają, że jest wojna, ile są rakiety, to w ogóle nie mają wracać na okręt, bo nie ma najmniejszego powodu. Okręt jest bardzo duży, łatwo w niego trafić, więc że wszystkie Niemcy mają i Rosjanie na pewno mają rakiety wycelowane we wszystkie nasze okręty, bo tyle rakiet mają. Czyli klasyczny problem nowoczesnej marynarki. Nowoczesna marynarka jest tylko wtedy, kiedy ma bardzo dobrą ochronę antyrakietową. A tej nie dysponujemy. Naprawdę nawet to jest mało w tej chwili przydatne, bo po co nam ta marynarka, przecież nie będziemy robili desantu. Natomiast tak jak w tej chwili operacje wojskowe na lądzie prowadzą komandosi, to my musimy mieć ludzi żaby, znakomicie wyszkolonych ludzi żaby. Co pan rozumie i proszę wytłumaczyć naszym widzom pod znaczeniem słowa ludzie żaby? No, rozumiem ludzi, którzy operują takimi jednostkami z torpedą i mogą razem z tą jednostką opuścić okręt podwodny, mogą się zbliżyć do tego okrętu, wystrzelić to urządzenie z dość bliskiej odległości, prawda, i zatopić okręt przeciwnika. Jest to bardzo tania metoda niszczenia obcych jednostek i tyle, no. Ale czy skuteczna, bo druga wojna światowa pokazała, że nie. No bo to dopiero wchodziło w życie. Dopiero wchodziło w życie, natomiast dzisiaj przecież tym ludziom można dać osłonę, prawda? I w tym momencie będzie to trudno wykrywalne. A jeszcze raz. No tak samo się przecież komandosi nie byli tak sprawni w II wojny światowej, a teraz właśnie większość operacji wojskowych się opiera na komandosach. Już nie widziałem dawno batalionu czy rozwiniętym, który by atakował przeciwnika, prawda? Na ogół robią to pojedynczy komandosi czy formacje, prawda, rozrzucone formacje komandosy. Drapieżny pazur. Brzmi to jak zupełnie jak element taktyki zaczepnej. Przecież Polska powinna raczej ustawić się w pozycji obronnej, a nie zaczepnej. Nie widzę w stosunku do marynarki, nie widzę, kogo my moglibyśmy zaczepić, że tak powiem, pomocy marynarki. W całym Wojsku Polskim. Całe Wojsko Polskie, no oczywiście, że możemy napaść na Białoruś. Wszelako obawiam się, że mogłoby się okazać, że prawie Białoruś jest dwa razy mniejszym państwem, ale może być silniejszą armią. Po części tego, że mają jeszcze wychowanie, takie stare wychowanie, które może być dobrze opisane przez słynny dowcip, jak to samolotem leci z Jałty, wraca Stalin, tam Truman, nie Truman jeszcze był, przepraszam bardzo, Roosevelt i Churchill. No i wszyscy się chwalą, jakich to mają dzielnych żołnierzy, oddanych. No i ten. A mój żołnierz to nawet wyskoczy na komendę z samolotu, tak? Zobaczycie. No to Churchill mówi żołnierzowi, człowieku, tu honor królowej wymaga, czyli pokazał się, że mówisz, skacz z tego samolotu, prawda, do spadochronu, ten skacze. Ale pyta się przedtem, przepraszam, ale zadbacie o rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Trzeci machnął ręką, interesował człowiek. Roosevelt wzywa Amerykanina, ten się po prostu roześmiał, położył gumy i odszedł, bo to pozwolił jako dowcip. A Stalin kazał swojemu, ten zmierza do luku, prawda, chce wyskakiwać. Więc Churchill go łapie za rękę i mówi, człowieku, nie dać ci młodego życia, a nasz cios mnie życie taka ja, oświadcza ten Rosjanin, więc ludzie tam na wschodzie mają jeszcze trochę takiej mentalności. Tam nie wierzą w heretyckie hasło, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. W związku z czym ta armia jest groźniejsza, mimo że państwo jest dwa razy słabsze i broń jest przestarzała. Natomiast pamiętajmy, że broń ma trochę przestarzałą, ale my mamy nowoczesne broni bardzo małe fragmenty, także no, ja bym nie obstawił polskiej armii, gdyby miała walczyć z Białorusią. No, poważnym problemem jest również fakt, że wielce prawdopodobne jest, że natychmiast zareagowałaby armia rosyjska.
To zależy, to zależy. Proszę pamiętać, że Rosja może cieszyć się, że ktoś utrze nosa panu Łukaszence. Prawda? Najpierw pozwoli, żeby był reżim Łukaszenki skasowany, a potem by się zajęła Białorusią bez Łukaszenki. Bo w tej chwili na Rosji przecież głównym krajem Białorusi jest pan Łukaszenka, który jakoś nie chce się przyłączyć do matuszki Rosji. Znaczy on się godzi na połączenie pod jednym warunkiem, że on zostanie prezydentem tego Sybira, Białorusi i Rosji. Jeżeli on by został prezydentem, to wtedy on się godzi. Natomiast tak nie jest idiota, przecież wie, że jak zostanie numerem drugim, to po miesiącu numer pierwszy go wyrzuci z posady, prawda, i wsadzi do kryminału. Więc on nie jest idiota. Panie prezesie, przejdźmy do spraw polskich, spraw lokalnych. Jak frekwencja na spotkaniach, w czasie spotkań na Lubelszczyźnie? Znacznie lepsza niż oczekiwałem. Wszędzie sale, no, raczej więcej ludzi niż miejsc. No wyjątkiem była Poniatowa, a to jest mała miejscowość. Poniatowa to wyjątkowa miejscowość, tak jest. Mała miejscowość i to było spotkanie po godzinie trzeciej, no więc to, że to przyszło 30 parę osób, to i tak moim zdaniem jest to całkiem dobry wynik. To byli już bardzo młodzi ludzie, tam średnia będzie nie była tam 20 parę lat, tylko gdzieś tak 19 chyba, 20 może. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że pan Tadeusz znika z kanonu obowiązkowych lektur w gimnazjum. Jak pan to skomentuje? A w takim razie co zamiast niego jest uczone? Na razie nic. A nic, no więc... Nie wiadomo co dalej. Mówiąc, szczerze mówiąc... Ja naprawdę nie chcę dyskutować nad takimi drobiazgami. System edukacji trzeba starannie rozwalić, wrócić do normalnej konkurencji między szkołami, przywrócić rodzicom władzę nad wykształceniem ich dzieci, a wszelkie takie dyskusje, prawda, czy pan Tadeusz, czy to nie ma znaczenia. No mamy do czynienia z bandą, która tam leci. Moim zdaniem ona wykonuje obce polecenia. Chciałem przypomnieć, że chyba 2 lata temu czytałem, w polskiej prasie czytałem, na drugiej tam, czy czwartej stronie, tam u góry malinkimi literkami, że Brukselę odwiedziła delegacja Wielkiego Osłodu Francji, taka pseudomasoneria, która tam buduje Unię Europejską i dostała od Komisji Europejskiej, dostała zlecenie i pieniądze na opracowanie podręczników historii dla całej Unii. Panie prezesie, dobrze, no to oczywiście możemy tłumaczyć różnymi krokami, natomiast czy chyba wszyscy pamiętamy z nauki w szkole, historii, że dzieci wrześnieńskie podjęły protest, kiedy raptem tylko jeden przedmiot i to zmieniono język nauczania, miał być nauczany w innym języku. My tymczasem pozwalamy sobie na całkowitą manipulację edukacją szkolną. To jest rzecz niesamowita. Rodzice już uznali, że dzieci stanowią własność państwa i niech państwo w tym momencie ten problem rozwiązuje. Musimy wrócić do zasady, że dzieci należą do rodziców, a to wymaga generalnie rozwalenia to bez tego ustroju, skończenia sytuacją, kiedy jakiś potwór państwowy sobie chodzi, a to capnie dziecko tej rodziny, a do tamtej, no bo jedna dziecko wychudziła, druga dziecko odpuściła, prawda, w trzecie jest dziecko za wysokie, w czwarte jest za niskie, no i trzeba te dzieci pozabierać, żeby je uśrednić. Otóż nie, proszę Państwa, musimy wrócić do zasady, że dzieci nasze są własnością rodziców. Jeżeli tego nie zrobimy, no to powiedzmy jasno, za lat 20 dzieci będą własnością rodziców, tylko będą to dzieci muzułmańskie. Z zagranicy wiadomości. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nie przybędzie na obchody 75. rocznicy Wielkiego Głodu, w czasie którego na Ukrainie zmarło 3,5 miliona osób. Oświadczył, że nie może w nich uczestniczyć, bo Ukraińcy chcą maksymalnego rozdzielenia naszych narodów. Jak to interpretować? Wielki głód i Hołodomor, jak mówią nasi bracia ukraińscy, był oczywiście spowodowany przez kretyńską politykę rolną. Ja nie wierzę, że to było celowe oczywiście. Natomiast polityka była kretyńska. Tam przecież działał taki Łysenko, który nawiasem mówiąc był Ukraińcem, a nie Rosjaninem, prawda? I tam robił sobie rozmaite eksperymenty na ziarnach siewnych. A poza tym Stalin wierzył, że Ukraina jest tak bogatym
z rolniczo, prawda, terenem, że na pewno ci wszyscy Ukraińcy mają gdzieś skitrane całe wory ziarna. No i tutaj się pomylił. Tutaj się pomylił, a w Rosji wiadomo, jak to było, rolnictwo było kolektywizowane. Chciałem przypomnieć, że rany, jakie zadała rewolucja rolnictwu rosyjskiemu, były nieprawdopodobne zupełnie. Chcę przypomnieć, że poziom rolnictwa sprzed rewolucji udało się w Rosji osiągnąć dopiero w roku 1963, czyli 50 lat po rewolucji, mniej więcej, na 48 lat po rewolucji, udało się osiągnąć taki poziom produkcji rolnej, jaki mieli 50 lat temu, 48 lat temu, tak? Przecież to była tragedia. No i ponieważ Ukraina była w trochę lepszym stanie, no to Stalin zabrał trochę z Ukrainy, no i tak nadgorliwie zabrali te dużo. Panie Januszu, Markiz de Sade na czasie mówi, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedział pan, za komuny wielu rzeczy nie było, ale wolność była. Czy pan byłby gotów zdemontować takie stwierdzenie, czy jednak uważa pan, że może ono w tej formie pozostać? To nie można tego wyrywać z kontekstu. Przecież wolność była mniejsza niż teraz. Ale na przykład mogłem mieć prawo jazdy mając 15 lat, prawda? I w tej dziedzinie akurat panowała wolność większa. Również na drogach wolność była znacznie większa. Samochód na przykład ze skrzyżowania nie tylko mógł, ale miał obowiązek zjechać jak najszybciej, a nie sterczeć, póki się nie zapalił jakieś zielone światło. Można było skręcać w prawo bez zielonej strzałki, czyli wolność była większa, prawda, w tej dziedzinie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wielu rzeczach w dziedzinach była większa. Odsypki, jak już mówiłem, to jest typowy mój przykład. Góral robił sam bez kontroli żadnej komisji. Może była to ohydna prywatna inicjatywa, ale jednak on te odsypki robił i jednak niechętnie, bo niechętnie, jak pozwalano im te osypki tam sprzedawać. Naprawdę pod bardzo wieloma względami wolność była większa. Natomiast pod niektórymi względami nie była większa i można by... Właściwie warto taką pracę doktorską zrobić, żeby ktoś ją zrobił, porównać wszystkie aspekty życia, czy prawie wszystkie aspekty życia, wtedy, gdzie była większa wolność. Ja też proponowałem w swoim czasie podobne rzeczy panu Urbasiowi. Taki telefonek UPR z Gdańska, ale ochoczo to przyjął i palcem potem nie kiwnął. To jest jednak trochę ambitne zadanie. Panie Januszu, to ja bym zaproponował, żeby pan jak najmniej kręcił monitorem, bo później mam problem z ustawianiem pana obrazu, za co bardzo dziękuję. Natomiast pytanie kolejne. Czy nie uważa pan jednak, że to, jak jest to odbierane publicznie, nie przysparza nam pozytywnych głosów? Ludzie po prostu stukają się w głowę i mówią, że Korwin jest, cytuję oczywiście, tak, idiotą i tego inne typu upadają wyzwiska pod pana nazwiskiem. Zastanawiam się, czy warto aż taki czynić zamęt, żeby jednak sobie psuć tutaj odbiór. Nie, no, ktoś tu chyba sobie kpiny robi, bo przecież ja nie twierdzę, przecież jak mówię w tej chwili wyraźnie, że w każdym aspekcie za komuny było więcej wolności niż teraz. Na przykład nie mogę wjechać za granicę, prawda? I tutaj moja wolność była znacznie bardziej ograniczona. Oczywiście, tak? Że tak, ale trzeba pamiętać o tym, że używanie uproszczonych zwrotów właśnie powoduje tak duże nieporozumienie i tylko w tym momencie negatywny wydźwięk. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad taką możliwością, żeby wypowiadając się publicznie, czy zanim powiedzieć wprost do kamery, przed wypowiedzią, pragnę zaznaczyć, że jest to moje prywatne zdanie na dany temat, bo pan jest, istnieje pewien problem. Pan jest człowiekiem, głową partii i czasami, jak pan odpowiada, ludzie nawet z partii zastanawiają się, czy pan odpowiada jako Janusz Korwin-Mikke, czy pan odpowiada jako Kongres Nowej Prawicy. I te rzeczy się tak bardzo rozmywają, że warto może byłoby to zaznaczać. Powiedzmy sobie jasno, ja zawsze się wypowiadam jako Janusz Korwin-Mikke i tylko wtedy, kiedy to zaznaczę oficjalnie, powiadam się oficjalnie jako prezes Kongresu Nowej Prawicy. Przyjmijmy to raz na zawsze do wiadomości. Czy oprócz przyjęcia można też przyjąć, że na przykład taka informacja z pana strony będzie padała w stosunku do mediów, żeby to umiały rozgraniczać? Tak, tylko proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz.
Bo to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa jest bardzo poważna. Otóż ja jestem człowiekiem zawsze bardzo przekornym. Bardzo często lubię właśnie dla samej przekory coś powiedzieć. Oczywiście to musi być prawdziwe, prawda? Przynajmniej w jakimś sensie prawdziwe. Natomiast mnie szlak trafia na ocenę PRL. Otóż dzisiejszą. Otóż mamy z jednej strony jakichś ludzi, z reguły staruszków tam, którzy głosują na SLD, którzy twierdzą, że tam to było dopiero wspaniale, prawda? Nawet dzisiaj przecież głosy są na spotkaniach, tutaj, że no, w PRL-u jednak coś tam było i tak dalej. Jak miał jakąś tam pewność tutaj, no, takie rzeczy. Śmieję oczywiście, ale są tacy ludzie. Natomiast znacznie gorzej jest z ludźmi, którzy, że tak powiem, hodowanych psów PiS-u, którzy są absolutnie przekonani, że PRL to był jeden wielki obóz koncentracyjny. Że tam nic władza nie robiła, tylko cępiła opozycję, prawda? A nie tylko opozycję, gnębiła wszystkich normalnych ludzi, najchętniej wysyłała na Sybir, a niekiedy jej mordowała. Otóż jak raz słyszę tego typu wypowiedzi, gdzie chwytam za głowę i będę wtedy głosił dla równowagi, że w PRL-u było niebo raj w porównaniu z tym, co ci ludzie mówią. Czyli dał pan sobie bardzo prosty przepis dla ludzi, którzy będą podstawieni, jak spowodować, żeby Janusz Korwin-Mikke powiedział kolejną głupotę, którą media chętnie powtórzą. Ja nie mówię głupoty, naprawdę zapewniam pana, bo ja naprawdę żyłem w PRL-u, ja nawet żyłem jeszcze, proszę sobie wyobrazić, przez 2 lata za narodowego socjalizmu Adzia Hitlera. Tylko czy pan coś świadomie pamięta z tego okresu, mimo że pan w nim żył? Ja nie pamiętam, natomiast ze stalinizmu pamiętam jak najbardziej. Panie Januszu, ja przepraszam, że wchodzę w słowo. Proszę mnie zrozumieć. Ja się w tej chwili wstawiam w zupełnie innej pozycji. Absolutnie nie jestem pana wrogiem. Sądzę, że pan o tym doskonale wie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby ten wizerunek, który pan tworzy, wiem, że pan lubi być czasami przekorny, na przykład hasło pod tytułem, że nie ma dowodu, że Hitler wiedział o Holokauście. To akurat jest banalne stwierdzenie, nie żadna przekora. To jest akurat banalna prawda. Tak jest, ale... Rozumie pan, że to czasami ta przekorność, czy banalna prawda, czy szukanie takich haczyków powoduje jednak negatywny oddźwięk i potrzeba dużo pracy, żeby, że tak powiem, odkłamać przekaz medialny. To akurat proszę się tym specjalnie nie przejmować. A proszę zobaczyć, ja się przejmuję, bo zależy mi na wizerunku, dobrym wizerunku prawicy polskiej. Taka dyskusja na ten temat, to użyjemy to właśnie jako przykładu, jak ludzie traktują, prawda, Korwin-Mikke, jak przekroczają to, co on mówi. Wykorzystamy tylko amunicję, to tym się proszę nie przejmować. Natomiast żeby pamiętać, że przeciętny Polak pamięta co było powiedziane przez tydzień, no góra dwa. Także tym się naprawdę proszę nie przejmować. Jeżeli to jest prawdą, to proszę się zapytać Polaków, co Janusz Korwin-Mikke myśli na temat inwalidów. Pan usłyszy, że jest im przeciwny. No przeciwny inwalidom, nie rozumiem. To bardzo dobrze, jestem przeciwny inwalidom, nie? Przecież... Oczywiście, wie pan w jakim sensie, ja żyłem teraz skrótowca, tak? Że on mówił, że tak, że w ogóle nie powinien się leczyć, że najlepiej to... Uda nam się uzdrowić wszystkich inwalidów, to znaczy jestem przeciwny inwalidzce, nie? Z całą pewnością. Dobrze. Pozostawię to bez komentarza. Kiedy pan będzie w Radomiu? Bo chciałbym się z panem napić kieliszka, pisze na życie. Uzdrowiciel machnie ręką i wszyscy inwalidzi zostaną uzdrowieni, to znaczy, że ja zniszczyłem całych wszystkich inwalidów, tak? Nie ma ani jednego inwalidy w Polsce. Jeszcze raz wracam do pytania, albo może lepiej zanim wrócę do pytania, przeczytam komentarz. Powiem tak, żeby nie, momencik, żeby tego nie zgubić. Powiem tak, pan prezes kryje się na wielkiego gracza polityki. Tworzy rozbudowane konstrukcje, w których przedstawia różne scenariusze, a nie jest w stanie przewidzieć, że przemilczenie pewnych kwestii może dać znacznie lepszy efekt. Ale na krótką metę czy na dalszą metę? Otóż proszę pamiętać, że naszą meta jest jedna. Nie. Naszym głównym wadą jest to, że o nas w ogóle nie mówią. Panuje to szwajgiem. I lepiej, żebym kogoś zamordował, to jest to znacznie lepsze niż gdyby o nas nikt nie mówiono nic.
Otóż przede wszystkim trzeba się bardzo starać. No, nie żyjemy w głupim ustroju, na nic na tym nie poradzę, żyjemy w demokracji. I są ludzie, którzy na przykład żadnego błędu nie popełnią, mówią okrągłymi, wyważonymi zdaniami. Prawda? No, ja wiem, Aleksander Hall na przykład jest konserwatywnym liberałem, który tak właśnie mówi. No i gdzie jest Aleksander Hall? To na niego zwraca uwagę. Oczywiście wśród ludzi poważnych, Aleksander Hall jest człowiekiem poważnym, ale dla motłochu wyborczego on nie jest człowiekiem poważnym, bo nic nie powiedział. Otóż ja powiem jeszcze raz, znacznie lepiej powiedzieć cokolwiek ostro, cokolwiek zrobić, niż nie robić nic. Kobietę znacznie lepiej jest, lepiej jest zgorszyć, niż zanudzić. Zdecydowanie tak, ale czy nie jest też tak, że ludzie nie chcą pana często głosować, bo jedyne co pamiętają to jakieś głupstwo, które pan palnie? Jeszcze raz protestuję, to, że nie ma najmniejszego dowodu, nawet przesłanki, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście, co jest dziwne, przyznaję, jest banalną prawdą, a nie głupstwem. Wszystko wspaniale, tylko był pan ostatnio 3 razy w Polsacie, w Polsat News na przykład, zawsze w związku z kontrowersyjnymi tematami, a ani razu nie był pan uprzejmy poruszyć jakichś kwestii gospodarczych, który powiedziałby pan na przykład, że owszem, tak, taki temat był czy nie był, natomiast ja bym chciał podkreślić, że było to tylko przyczynkiem do tego, żebym się pojawił w państwa studniu i powiedział o tym, że Polska może być nowym rajem podatkowym, że chcemy obniżyć wszystkie podatki. Dlaczego, skoro już pan dostaje tę trampolinę do mediów, może się pan dzięki temu wybić? Nie korzysta pan z tego. Ja przepraszam pana bardzo, ale ja jestem człowiekiem dobrze wychowanym i jeżeli mnie pytają o coś tam, odpowiadam przynajmniej mniej więcej na temat, a nie mówię coś zupełnie innego. Jeżeli byłyby wybory, to zapewniam pana, żebym to zrobił bez najmniejszego wahania, ale w tej chwili nie mamy do czynienia z wyborami. Do wyborów mamy jeszcze 10 miesięcy, mniej więcej, czy tam 9, w związku z czym trzeba przestrzegać reguł dobrego wychowania. Natomiast powtarzam jeszcze raz. W polskiej polityce jest miejsce na reguły dobrego wychowania, skoro tacy ludzie, na przykład jak pan, nie mogą się przebić ze swoim dobrym zachowaniem. I ja nie mówię o regułach dobrego wychowania w sensie na co dzień, bo jak najbardziej wiemy wszyscy, że tak. Tylko czy w tej polityce medialnej czasami jednak trzeba umieć powiedzieć 2 słowa więcej. Trzeba umieć dorzucić 2 słowa więcej. Czasami powiedzieć na przykład według wizji politycznej Kongresu Nowej Prawicy wyglądałoby to tak i tak i tak, a moje prywatne zdanie na ten temat jest inne. Ja mam pewną propozycję. Niech pan to robi. Niech pan to robi, po prostu. Proszę to robić. Dlaczego? Ja nie jestem zapraszany do programów medialnych, panie Andrzej. Dobrze, ale ja jestem zapraszany dlatego, że mówię rzeczy kontrowersyjne. Zacznie pan mówić rzeczy kontrowersyjne, będzie pan zapraszany do programów medialnych. Czy w tej chwili byłem kontrowersyjny, wprowadzając taką dyskusję z panem? Nie. Absolutnie. Dobrze. Kiedy prezes JKM będzie na Dolnym Śląsku? Kolejne pytanie o spotkanie z panem i czy może pan powiedzieć parę słów o Komunie Paryskiej i o rozpławie domskim? Na Dolnym Śląsku. W tej chwili nie pamiętam, kiedy będę, bo jestem w tej chwili w Lublinie i nie mam przed sobą kalendarza, ale o ile pamiętam, jest to październik. Halo? Tak? A, październik i tyle. Dobrze. A druga część pytania, czyli co pan, czy może pan nakreślić kilka słów o Komunie Paryskiej i Jarosławie Dąbrowskim? Ja się sprzedam to pytanie. Komuna Paryska powinna zostać rozstrzelana, wywieszona, a najlepiej wysłana do Afryki, żeby założyli się kolonie w Afryce, czy tam w Gujanie, prawda? I sobie budowali socjalizm. Nie ma, przepraszam, że znów mówię rzeczy ostre i kontrowersyjne, ale nie ma zgody na komunę. To Wielki Wschód Francji co roku składa kwiaty na cmentarzu Père Lachaise, na grobach pomordowanych komunardów. Bardzo dobrze ich pomordowano, szkoda, że tylko tylu, a nie więcej. Czy jest możliwość zaproszenia pana na ślub lub wesele, pyta pani Jewcia.
Byłem właśnie dzisiaj na weselu. No dobrze, panie prezesie, w Radiu Z Kurski ujawnił SMS-a od Kaczyńskiego, który zabrania swoim członkom udziału w demonstracji Solidarności. Proszę mi powiedzieć, czy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, skoro nie wyraża zgody na uczestnictwo w tej manifestacji, jest tak naprawdę za współpracą z Solidarnością, którą to publicznie reprezentuje? Właśnie wreszcie, zamiast zajmować się jakimiś duperelami, jak to, czy Hitler wiedział, czy nie wiedział o tym, zajmuje się pan czymś poważnym. Cieszę się, że pan tak to ocenił, tą duperelę. Na czymś poważnym. To jest niesłychanie ważna informacja dla praktyki politycznej. Oczywiście to nie jest tam coś, co się nadaje tam do zbudowania z takimi popularnymi ludźmi, nie? To wszystko. Na wielkiej telewizji, bo to natomiast dla fachowców jest to jakiś bardzo ważny sygnał. Bardzo ważny sygnał. I ja się w tej chwili napisałem już na ten temat do najwyższego czasu, artykuł na środę będzie, ale nie jest to jednoznaczne, nie jest to jednoznaczny sygnał, ja to bardzo starannie analizuję, próbuję skonfrontować z innymi informacjami, które wybiegają z tego obozu, bo to może na przykład znaczyć, że Jarosław Kaczyński uznał, że zwrot w lewo, który dokonał w wyniku tego zwrotu, prawda, pan Hitler wystąpił w PiS-u, że to był błędem. To byłoby na przykład bardzo istotna sprawa. Ale na przykład może to oznaczać, że notowania Kongresu Nowej Prawicy idą w górę i dlatego PiS dostał polecenie, żeby skręcić w prawo, żeby odebrać elektorat Kongresowi Nowej Prawicy. Na przykład może być taki powód skrętu w prawo, o ile jest to rzeczywiście element skrętu w prawo przez PiS. Także bardzo różny sposób można to interpretować. Czekam na dalsze sygnały, bo nie będę wygłaszał nieodpowiedzialnych myśli, bo można wygłaszać rzeczy na temat Hitlera, prawda, czy Genghis Khana, bo obydwa ci panowie nie żyją. Natomiast jeżeli się mówi o żyjącym, ważnym bardzo polityku, jak Kaczyński, no to trzeba długo pomyśleć, zanim się spodziewa. Panie prezesie, pytanie kolejne do pana w związku z udziałem prezydenta Krzyżanowskiego przed południem na Jasnej Górze, gdzie rozpoczęły się główne uroczystości dożynek jasnogórskich. Tam minister rolnictwa Stanisław Kalemba, który chwalił rolników za to, że uwolnili Polskę od GMO, nie wiem dlaczego to oni uwolnili akurat, nie wkupił się w ich łaski i zamiast oklasków pożegnały go gwizdy. Przy tym wszystkim był właśnie prezydent Bronisław Komorowski w czasie tych dożynek na Jasnej Górze. Czy sądzi pan, że naprawdę ten odzew, który tam był, to był odzew wszystkich rolników? Czy oni chcą nie, tego? Nie, ale tych takich kręgów właśnie bieżących, czyli z reguły zbliżonych do PiS-u. Pan Jego Ekscelencja Kalemba został wygwizdany, bo jest w rządzie PO-PSL, prawda? A ten rząd jest nienawidzony przez tych ludzi. Trudno się dziwić. Co do Jego Ekscelencji Bronisława Komorowskiego, to w stosunku do niego uczucia nie są tak silne i zdecydowane. Bronisław Komorowski jest, zresztą tak oceniałem go, jak kandydował na prezydenta i tłumaczyłem, że ja popieram jednak tutaj Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że podejrzewam, że nadchodzą ciężkie czasy, a miły, sympatyczny misio jest dobrym prezydentem, znakomitym prezydentem, jak nic się strasznego nie dzieje w kraju. Natomiast istnieje poważna obawa, że zawiedzie w momencie, kiedy trzeba podejmować jakieś odpowiedzialne, trudne, nieprzyjemne czasami decyzje. Jeżeli używam mojego ulubionego porównania, czasami trzeba, mimo że pod pokładem statku została jeszcze część załogi, zamknąć lód, prawda, i z tych ludzi skazać na śmierć, żeby ocalić naszej więcej ludzi. No, taka jest czasami rola kapitana. No, ale ja się nie wierzę, żeby Bronisław Komorowski był zdolny do zamknięcia tego, łuku, tak? Do tego typu decyzji.
Dlatego też popierałem tych kandydatów. Oceniałem, że będą trudne czasy nadchodziły i wolę mieć Jarosława Kaczyńskiego jako prezydenta. Panie Januszu, jeden z naszych widzów pisze, moim zdaniem popiera pana jedynie inteligencja i zwolennicy Trawki, bo gdyby Korwin mówi, że za Hitlera były niższe podatki, to taki idiota pojmuje to tak, że pan Janusz wychwala Hitlera. Ja dodam od siebie swój przykład. Pamiętam, kiedy pan jeździł po Polsce i głosił różne w czasie spotkań, oczywiście z mieszkańcami różnych miejscowości, wygłaszał swoje elaboraty, tezy, poglądy na różne tematy, które zresztą cieszyły się dużą popularnością, zawsze pan popełniał taki tekst, że jest znane prawo łacińskie, volenti non fit injuria, chcącemu nie dzieje się krzywda i ja jak mam ochotę, to mam prawo wsadzić rękę we wrzątek i się poparzyć. Czy naprawdę uważa pan, że popieranie pozytywnego aspektu negatywnym przykładem ma jakikolwiek sens? Przecież każdy w tym momencie zrozumie, co mi z takiej wolności, skoro ja sobie poparzę rękę. A na przykład doskonałym było przykładem, kiedy pan użył porównania, że pewna murzyńska piosenkarka zachorowała na ciężką chorobę i nie mogła korzystać z lekarstw tylko dlatego, że nie zostały zatwierdzone. I w tym przypadku ten przykład byłby doskonały. Ale on jest akurat negatywny. Ona umarła i... Ależ on jest pozytywny, bo on pokazuje, że ona umarła przez to, że nie mogła. Gdyby volenti non fit injuria, każdy zakłada, żeby przeżyła, bo to jest, ludzie wolą jednak, jeżeli szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. No to zależy oczywiście z czym jest ta szklanka, wie pan, ja się tak uważam, że drastyczne przykłady lepiej zapamiętają w pamięć, więc oparzenie się wrzątkiem działa dość drastycznie. I zawsze to może jest błąd oczywiście z punktu widzenia strategii. Wolę brać byka za rogi niż unikać rogów. Natomiast pragnę zwrócić uprzejmie uwagę, że nawet w tej tezie porusza pan problem Hitlera, co dowodzi, że ludzie kochają mówienie o Hitlerze. Ja wspominam o Hitlerze bardzo rzadko, natomiast jak ja wspomnę o nim raz, to potem przez następne dwa miesiące wszyscy nic tylko o tym Hitlerze mówią. Ja w ogóle powinienem wziąć od hitlerowców jakąś premię za popularyzację ich Führera, obawiam się. Także to świadczy o tym, jakie jest zapotrzebowanie na Hitlera. Wszyscy chcą tylko mówić o Hitlerze, wystarczy, ja raz go wspomnę i już wszyscy tylko o Hitlerze i Hitlerze. Dobrze, inny temat. Przeczytał pan wypowiedź pana Bluma, który chwalił wykształcenie polskiej młodzieży na przykład na Szkole Głównej Handlowej, na SGH. Kogo? Słyszał pan? Ale kogo słowa? Bluma? Mr. Bloom, tak jest. A, ten angielski europoseł? Tak. No, on, pan Bloom z całą pewnością ma do czynienia ze studentami w innych krajach i trzeba powiedzieć jasno, że nawet Niemcy są w tej chwili już tak zarażone, że poziom nauki niemieckiej jest koszmarny. Więc całkiem możliwe, że w porównaniu z tym to nawet wypadamy całkiem przyzwoicie. A czy widział pan już wystąpienie w Parlamencie Europejskim pana Nigela Farage'a o rajach podatkowych? Czyli temat, który no, myślę, że nowa prawica mogłaby przedstawiać jako swój ważny argument. Zaglądam, żeby coś zobaczyć na Parlamencie Europejskim na 15 minut, raz na 2 miesiące. Nie uważam Parlamentu Europejskiego za poważną instytucję. Proszę wybaczyć, ale znowuż przesadzę, ale na przykład pan Ziobro, mimo że pozornie jest poza polityką, jest znacznie poważniejszym facetem niż cały Parlament Europejski. No, więc znacznie bardziej wolę rozmawiać o panu Ziobrze, aczkolwiek no, nie lubię, nie popieram jego polityki. Ale jest to polityk, który coś mówi. Natomiast Parlament Europejski to jest banda gówniarzy. I co on tam robi, zaglądam teraz ze satyryzmu, zobaczyć co pan powie. Pan powie, pan Nigel Farage, prawda, czy pan Bloom. No, na rozrywki tam zaglądam. Czy sądzi pan, skoro mówimy jeszcze o polityce międzynarodowej, czy sądzi pan, że Francję, Belgię, niektóre dzielnice Wielkiej Brytanii można jeszcze uratować przed muzułmańską okupacją?
być może Wielką Brytanię. Oni mają dość dobre zdolności, tak powiem. Samooczyszczania, tak? Wchłaniania ludzi i jednocześnie separowania się. Nie wierzę nam w możliwość uratowania Francji. Ja przypominam, że południe Francji było zajęte 1200 lat temu również. Roussillon, prawda, Languedocia i tak dalej, przez inwazję arabską. I oni się tego nie uwolnią. Być może będzie, tak jak było podczas wojny, nieokupowana Francja, czyli północ Francji będzie tam okolica Amiens, prawda, czy Alzacji, czy Lotaryngii, czy Normandii, Bretanii, tam ocaleje Francja, natomiast aż do Szampanii włącznie jestem przekonany, że zostanie zajęta przez muzułmanów. W tej chwili w okolicach Marsylii, no to tam jest zdecydowana większość muzułmańska, to się rozlezie. Wracamy do pańskich osobistych tematów. Mówił pan jakiś czas temu o książce na temat służb, którą pan pisał. Jak idzie pisanie i czy wiadomo, kiedy ona zostanie wydana? Jak przestanę jeździć jak głupi po Polsce i na rozmaite spotkania. No teraz jeszcze mam kilka zaplanowanych i myślę, że już będę miał odstępy, które pozwolą mi wreszcie to skończyć. No ja oczywiście, panie Januszu, bym mocno sugerował, że jeździł pan jak normalny. Ale proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Tak naprawdę, żeby tę książkę skończyć, ja się powinienem na tydzień oderwać od pisania felietonów, od zajmowania się partią, od jeżdżenia po spotkania, od rodziny i tak dalej. Tak naprawdę powinienem na tydzień gdzieś zniknąć. Ja już nigdy nie mogę tego tygodnia znaleźć. Życzę panu, żeby pan go znalazł jak najszybciej na własne potrzeby. Natomiast pani Anna pyta, jeżeli mówi pan, że Tusk nie powoła komisarza w Warszawie, bo inaczej sparzyłby PO przed wyborami. Wcześniej mówił pan, że Tusk na pewno go powoła. To zmiana na lepsze jest większa, prawda? Nie. Nieporozumienie. Ja mówię, że powoła panią Kidawę-Błońską albo kogoś takiego, a nie panią Gronkiewicz-Walcową. Jestem absolutnie przekonany, że on nie powoła pani Gronkiewicz-Walcowej, ale powstaje pytanie, dlaczego on to mówi? Otóż mówi dla bardzo ważnego powodu, żeby ludzie zrozumieli, że i tak nie ma sensu iść na referendum, bo i tak on powoła panią Gronkiewicz-Walcową. Pan tu kłamie zwyczajnie, tego nie zrobi, ale tak mówi. Dobrze, panie prezesie, kwestia następna. Dokładnie rok temu prokurator generalny Andrzej Seremet zapowiedział trzęsienie ziemi w trójmiejskiej prokuraturze, która nieudolnie prowadziła śledztwo w sprawie Amber Gold, a właściwie nie prowadziła i nie śledztwo, tylko jak ironicznie określano, paraśledztwo w parabanku. Choć prokuratura nie poradziła sobie z tą sprawą, Amber Gold, żaden z zajmujących się nią śledczych nie poniósł konsekwencji, a korporacyjny sąd dyscyplinarny uniewinnił kolegów po chwachu, jak donosi Gazeta Wyborcza. Czy sądzi pan, że stolica parabanku, jakim jest Gdańsk, to tak naprawdę kolejny przykład na to, że kolesiom niewiele można zrobić? Ja osobiście mam złe doświadczenie z gdańską prokuraturą, ale to jest doświadczenie sprzed 15 lat. Więc mogą tam zajść absolutnie rewelacyjne zmiany. Nie wiem, jak to tam dalej działa. Doświadczenie mnie uczy, że jeżeli coś działa źle, a nie było trzęsienia ziemi, to znaczy, że będzie działać jeszcze gorzej. No, tak to na ogół bywa. Trudno mi powiedzieć, co się dzieje akurat w Gdańsku. Ja uważam, że cała prokuratura jest źle prowadzona i w rozpaczy swojej, mimo że nie jestem demokratą, to się zastanawiam, czy nie pozwolić ludziom wybierać sobie prokuratorów rejonowych, prawda, na najniższym szczeblu, no bo oni przynajmniej mniej więcej wiedzą, kto, prawda, jest uwikłany w jakieś ten, może to wiedzą, bo prokurator generalny tego nie wie, prawda, więc najwyraźniej widać. Poza tym ja nie jestem przekonany, czy prokuratorzy w tej sprawie sobie nie mogli poradzić, bo dostali przekazanie, żeby sobie nie poradzili. No może tak. Jeżeli dojdzie do wyborów w Warszawie, będzie pan kandydował?
Ja nie rozumiem, skąd takie pytanie. Przypominam, że 2 miesiące temu oddział warszawski poprosił mnie grzecznie o zgodę i zrobił na konferencję prasową, na której przedstawił mnie, że będę zgłoszony jako kandydata na Warszawę. To, że inne media tego nie zauważają, no to ja to rozumiem, bo przemieciają mnie zawsze, ale dlaczego RPTV, to już tego nie rozumiem. Być może NPTV nie było zaproszone na tę konferencję, a tak naprawdę, mówiąc szczerze, moje pytanie było wstępem do zupełnie innej kwestii. Po pierwsze, czy nie obawia się pan, że jednak będzie to, podchodząc do tego bardzo pragmatycznie, w sposób realny, analizując różne fakty, że będą to kolejne wybory, w których pan nie będzie wygranym, dlatego że tym razem wygra PiS. Na pewno PiS włoży ogromną energię, żeby to się udało i wiemy, że może to się nie udać wygrać. Mam nadzieję, że PiS tych wyborów nie wygra. Zależy, kogo tam ustawią. Jeżeli stawią pana Glińskiego, a tak się o tym mówi, no to niech stawią. Z panem Glińskim wygram te wybory. Natomiast oczywiście są inni ludzie, z którymi wyborów mogę nie wygrać. Natomiast powtarzam jeszcze raz, nie idzie o to, żeby złapać Królewiczka, żeby go gonić. My musimy. Bo wtedy tylko nas pokazują w telewizji, jeżeli są jakieś wybory, bo wtedy mnie musi telewizja ma pokazać, prawda? Więc, jak już mówiłem, że najważniejsze, żeby mówili wszystko jedno co. No więc tu będą mówili, tu już nie będą mówili tam o demaryni, tylko będzie się mówiło o wyborach. Czyli będą musieli pokazywać jako politykę, który coś tam chce, prawda? Także na pewno trzeba startować. Szanse wygrania są oczywiście niewielkie, to nie znaczy, że ich nie ma w ogóle, prawda? Zawsze szanse w wyborach parlamentarnych i będziemy walczyli o te szanse. Ale jak my wygramy, to zapewniam pana, że się nie powierzę. Już przegrałem kilkanaście rozmaitych wyborów. I się jak na razie nie powiesiłem, nawet nie mam zamiaru. Także jasne. Także ważne jest jedno, żeby dobrze wypaść. No, przypominam, że w wyborach prezydenckich ostatnich zajęłem, prawda, miejsce przed panem Pawlakiem, pokazywanym co częściej w telewizji, na co wybiera większe środki, prawda? Prezesem partii uważany za bardzo poważną. W Rybniku wygrałem dla odmiany również z SLD. Dość wyraźnie z SLD. SLD. Także byłoby dobrze w wyborach prezydenckich, jeżeli będą, wypaść przed kandydatem PSL i SLD, czyli być na trzecim miejscu. No dobrze, panie prezesie, to oczywiście jest bardzo ważny argument w dyskusji. Pamiętamy, że pan miał bardzo dobry wynik, o czym oczywiście media nie raczyły powiedzieć na żadnym etapie wyborów. Nawet kiedy było porównanie wydanych kosztów, to pana przykładu nie podano. Kiedy było na przykład zaproszenie osób biorących udział w wyborach prezydenckich, to zaproszono tylko pierwsze 3 miejsca, żeby pana pominąć. I tak za każdym razem wiemy o tym, że media są antykorwinowskie, jeżeli tak mogę powiedzieć. Natomiast pytanie zupełnie inne. Jeżeli z pragmatycznego punktu widzenia takiego, że wiemy, że po raz kolejny media nam podłożą świnie i coś się stanie, że pan nie wygra, czy nie lepiej, że gdyby doszło do tych wyborów w Warszawie, żeby wystawić kogoś innego z Kongresu Nowej Prawicy, żeby pokazać, że Kongres Nowej Prawicy to nie tylko Janusz Korwin-Mikke. Można by wystawić kogoś takiego, na przykład napisać z poparciem Janusza Korwin-Mikke. Była taka koncepcja, mamy zresztą przecież bardzo dobrego prezesa oddziału warszawskiego, pana Paluszkiewicza. Jest tylko pytanie, że wtedy on dostanie 0,2%, bo jest nieznany. Nie będą go też przecież promowali, no i to będzie klęska dla Kongresu Nowej Prawicy. Skoro cały czas pan przypomina ustalenia w Magdalence, gdzie padły bardzo proste słowa. Przy okrągłym stole, później oczywiście w sposób nieformalny zatwierdzone, prawica nigdy nie dojdzie do władzy. Czemu pan liczy na to, że jednak coś się zmieni i że teraz, póki jeszcze media pozaprawicowe, media koncesjonowane trzymają rękę na pulsie mediów, ma pan szansę? Ale niech pan pojedzie, niech pan zobaczy na przykład, jak się odnoszą do mnie media, na przykład dzisiaj w Lublinie, prawda? Czy dni temu w Lublinie. To były obszerne relacje z
pobytu. W tej chwili się to załamało, wie pan. Pacta sunt servanda, ale rebus fix antibus. Ja się zupełnie zmieniła sytuacja polityczna w porównaniu z tym, co było przy okrągłym stole. No, nie wszystkie postanowienia okrągłego stołu są teraz wierne zatrzymywane. Zmienili się ludzie i tak dalej. Ja przy okazji bardzo przepraszam, ale tu już godzina 21 minęła. Ja wiem, że były przerwy, ale mam pewne drobne zobowiązania. Dobrze, panie Januszu, więc żeby nie przedłużać konkretnych ostatnich parę pytań, oczywiście ankieterzy zapytali warszawiaków o to, czy pójdą na wybory, czy nie. I z tych pytań wynika, że co trzeci warszawiak pójdzie na referendum. A 30% to jest minimalny próg. Myśli pan, że uda się odwołać panią Hannę Gronkiewicz? Że się nie uda. Znaczy więcej ludzi mówi, że coś zrobią, niż potem robią. Rozumiem. I teraz tak, poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Artur Zawisza, poinformował, że zawiesił na 3 miesiące członkostwo w PO. Jak pan to ocenia? Teraz, co robiąc? Artur Zasada, nie Zawisza. Artur Zasada, członek Platformy Obywatelskiej, poseł Erlo Parlamentu, powiedział, że zawiesza na 3 miesiące członkostwo w Parlamencie Europejskim. W PO, przepraszam. Też jestem zmęczony, przepraszam. W PO. Rozumiem, co to jest zawieszenie na status Kongresu Nowej Prawicy i w ogóle żaden z instytutów partii, do których należałem, nie przewidywał, że członek może zawiesić swoje członkostwo. Z partii można wystąpić, prawda? Natomiast nie wiem, że zawiesić członkostwo. No, to statut KNP, nie wiem, jak wygląda statut Platformy Obywatelskiej. I kwestia druga, to może być doniesienie medialne, a człowiek w ogóle się nie wypisał ani nie zrezygnował. Nie mam pojęcia o co chodzi. Jak będę wiedział szczegóły, to oczywiście będę się wypowiadał, ale to nie jest w zakresie moich działań jako prezesa partii. Od tego mam PR-owców, od tego mam... Akurat w tej sprawie myślę, że byłoby dobrze, bo widzi pan, trzeba dobrze pokazać ludzi, innych ludzi z partii, nie tylko samego Korwin-Mikke. I proponuję, żeby pan zapytał na przykład kolegę Dziambora, który myślę na ten temat więcej wie ode mnie i uważam go za bardziej kompetentnego w tej sprawie od siebie. Także proszę w praktyce zastosować zasadę, żeby nie pytano o wyłącznie Korwin-Mikke i właśnie to zrobić, dobrze? Dobrze, panie prezesie, obiecuję, że to pytanie również zadam panu Arturowi Dziamborowi. Ja dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Szkoda, że z przeszkodami. Życzę udanego powrotu do domu. Wie pan, jest taki dowcip, jak umiera ten towarzysz Chruszczow i oczywiście wędruje do piekła. I w piekle zauważa dwie kolejki, no, właśnie do dwóch okienek. Czyli na jednym okienku zapisane piekło socjalistyczne, na drugim piekło kapitalistyczne. No i przed tym kapitalistycznym pusto kompletnie, a tam długi ogonek i on patrzy ze zdumieniem, ale generał Eisenhower, były prezydent Stanów Zjednoczonych, więc podchodzi do niego, zna go i Ike, dlaczego ty stoisz w kolejce do piekła socjalistycznego? A on mówi, a wiesz, bo w tym piekle socjalistycznym to jest tak, jak smoła jest, to węgla nie ma. No więc właśnie w tej chwili mamy bardzo dobre pole tutaj, natomiast coś się z komputerami stało. No, dziękuję bardzo, kłaniam się, do usłyszenia. Skoro pan powiedział o Ike'u, panie Januszu, no do widzenia, i o prezydencie amerykańskim, ja bym chciał zadać takie pytanie kończące nasze dzisiejsze spotkanie. Pana zdaniem, kto był większym bojownikiem wolności? Margaret Thatcher czy Donald Reagan? Trudno to porównywać, stawiam ich na równi, naprawdę, naprawdę to wielkie postacie i jedne z najwybitniejszych postaci XX wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był pan Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowego i Prawicy, twórca wielu ciekawych artykułów, bloger, najbardziej znany bloger polski, Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, przyszły kandydat na prezydenta Warszawy. O, pan prezydent. Może nie. Kłaniam się, do widzenia. Jeszcze nam pan Janusz pomachał delikatnie na do widzenia. Dziękujemy bardzo. A my, szanowni państwo, oczywiście pozostajemy z wami.